Siema, jeśli spodobał to mi się odcinek, możesz mnie wesprzeć pisząc Kepciego w sklepie oraz Jacoba wpisując Sigma, myślnik Jacob przez No 3 i o. miłego oglądania. Siemano, dzisiaj zagramy 1v1 z Jacobem, który gra na konsoli na padzie. Jest jeden z topowych graczy w Polsce. Jak widzicie, posiada OG skiny. O którego sezonu, Jacob, grasz? No od zerowego, od pre-sezonu, nie? O kurde. A grałeś jakieś materiale przed tym? Przed Fortnite'em? Nie. Możesz startować jak coś, nie? No dobra. Nie grałeś żadnych materiali. A ile w ogóle masz lat? Pewnie większość osób nie wie, ja się ostatnio dowiedziałem, jak wygląda Q&A. 13. A dzięki czemu zostałeś się tak rozpoznawalny? No, wypromował mnie tam właściciel teamu Sigma i no też to poszło. Aha. A ty byłeś w Radowitego Małych Gigantach? Tak. Radowity też w sumie pomógł. No właśnie, tak zastanawiałem się, tak się jakoś się kojarzy od Radowitego. Gramy do 3 wygranych. Jakby co? Jeszcze nie przedstawiliśmy zasad. Kurde, lagi mam. Ale dobra. Ale czego, pingu czy FPS-ów? A no, ping jest. O kurde! O, kurde. jak ty w ogóle tam skoczyłeś? No właśnie przez przypadek spadłem na dół. No właśnie tak, ja w szoku byłem. Później się stanie, że ty po skoczyłeś, bo widziałem, że miałeś HG. Ale trudno, to 1-0 dla ciebie. Lecimy dalej. Jacob, dajesz radę na World Cupa, jak grasz przeciwko PC-towcom, czy jak u ciebie to wygląda na PopCupach? Wiesz co, daję radę, tylko problem jest z FPS-ami w endgame'ie. A, tak, bo ty nie grasz na kompie. No właśnie, teraz zbieram na PC-ta. No więc możecie wesprzeć Jacoba wpisując Sigma, myślnik, Jacob przez 3 o, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Kurde, prawie spadłem. O nie. Twoja ściana była. Dobra, nie widziałem, że twoja ściana była. Myślałem, że ja wybudowałem. Unlucky. Jacob, a co ludzie u ciebie na kanale mogą znaleźć? Kurde, jakieś schody są w komentarze. Generalnie teraz klipuję po prostu gierki i wstawiam sobie na YouTube'a. Wiesz, jakieś ureweczki 15 sekund tam. A ty możesz. Nie później. Tak, widziałem. A ty możesz nagrywać z głosem, czy nie? W sensie z mikrofonem? No właśnie nie. A, no tego. A jak streamujesz? No jest. A, tylko nie możesz streamować na YouTube, tylko na Twitchu, więc macie też Twitch. Jeśli chcecie poglądać Jacoba na żywo, teraz z nim na czacie, to macie link w opisie do niego. Również. A kurde, problemy tutaj ma. Zawsze mnie tak zastanawiało, nigdy się nie kończyło sprzedaży konta. Wiem, że to jest nielegalne, ale. No, ja bym się nie wiem, wiem, że się kont chyba nie opłaca kupować, bo z tego co wiem, to ludzie se pasy po prostu zmieniają i na tym się kończy, że kupujesz konto, płacisz, nie wiem, 500 i konta i tak nie masz. Znaczy, no to jest nielegalne. Masz, nie wiem, na tydzień. Nie można tak, nie można chyba się wymieniać kontami. I no, też dużo jest sklepów fejkowych, które skamują. No nie no, duże pieniądze w tym na pewno są. Ale wiedziałem, że na Allegro patrzyłem sobie z ciekawości. Ja takie konto wychodziło z takimi OG skinami. To wiedziałem, że ktoś kupił z Gultrooperem i z tym twoim skinem za 3000, więc są serio potężne pieniądze. No, no drogie no. Kurde. A te autocelowanie tobie dużo pomaga na casualach, jak grasz i tak dalej? A to ty jedynie z, na przykład zamki na daleko jak się strzela. O Jezu. O ty kurde, o nie mam jak wyjść to. Nie wiem, co zrobiłem teraz. O nie. Nie ma szans z tobą. Jak tak się bijemy w jednej kostce. Ja za często myślę te pompy. A podoba ci się aktualne mety, czy nie, na te Tommy Gunny i tak dalej? Nie, bo... znaczy na Tommy Gunny już teraz nie gra roli, jak dla mnie. Nie gra? Bo jak grasz, jak masz to smoganie celowanie, to chyba strasznie to pomaga. Z tego co oglądam World Cupa teraz, tydzień 8 solo, oglądałem to... tydzień 7. Jak oglądałem to, kurde, tak konsolowcy spamili, że to był szok. Tam, ludzie ja na konsolach. Tak, raczej spamili. Ale... no, nawet sporo daje, nie?
Ja grałem sobie na przykład One Pillana bez aim assista. To jest o wiele trudniej, tylko... No nie jest też tak, że nie da się grać. Tak, widziałem, jest u ciebie nawet odcinek, więc też może się zobaczyć. Wspomaganie celowania wyłączone chyba się nazywa. Tak. I dobrze pamiętam. Kurde, gdzie ty jesteś? O, jezu. O nie! Najgorzej. No dobra, ty tam jesteś. Już schodzę na dół. Dawaj. Udało to mi się zakwalifikować na jakiegoś World Cupa, czy nie? Nie, na razie jeszcze nie. No nic dziwnego, jak masz problemy z tymi FPS-ami, rozumiem. Nie, no da się zakwalifikować, to nie jest jeszcze tak duży problem, ale... Ale na pewno byś... Nie gram chyba na tyle jeszcze arenek. O kurde. Ale no... Wiem jak to jest grać na lagach. Wypadłem. Dobra, to zyskaj, weź mi nie strzelaj by dać, halo, bijemy się, budy. wiem jak to jest grać na lagach, bo raz, bo ja gram na kompie i jak raz mi się komp zepsuł, to musiałem grać na starym kompie i kurde, taki lagi miałem przesuwany, że to było okropne. A jak oglądałem ziomka, który... Ja na przykład, jak mam chociaż te 40 FPS-ów, nie? To ja nie wiem, ja nie umiem grać po prostu. No, wiem coś o tym. Raka i nic nie umiem. A i na kim konsoli w ogóle grasz? Znaczy, najważniejszego chyba pytania. Na czym gram? Na jakiej konsoli, o kurde. Na Xboxie, one. Xboxie? I masz lagi czy nie czasami? No, w normalnych gierkach w ogóle to nie. Okej, okay, dobra. No tak jak widzicie, Jacob wygrał pojedynek 1v1. No niestety się znów nie udało wygrać, ostatnim odcinku też nie wygraliśmy. Trzeba najwidoczniej potrenować. Jeśli wam się spodobał materiał, możecie wbić do Jacoba i zostawić mu subskrypcję i możecie go wesprzeć wpisując Sigma myślnik jako Jacob przez 3o oraz mnie wpisując Kepcik o sklepie. I pamiętajcie... Nie wiem co pamiętajcie. Dobra, to wytniemy. O, subie. Dokładnie tak. Pamiętajcie o subie i zostawieniu suba również u Jacoba i śledźcie jego social media. Wbijcie do niego na Twitchu, jeśli chcecie oglądać jego gierki na żywo oraz macie do niej wbić. Wszystko macie w opisie. No i do następnego odcinka. No, siema Jacob, też się możesz pożegnać. Pa.